Chciałabym powiedzieć Wam coś, być może nie odkrywczego, ale bardzo ważnego. Przyroda jest naszym domem. To właśnie ona jest naszą kolebką. Z niej się wywodzimy. Nie zawsze mieszkaliśmy w miastach, na wsiach. Mieszkaliśmy właśnie w lasach. Dziś przyszedł taki czas, że człowiek powinien pomyśleć o ochronie przyrody. Nie tyle powinien, co musi, bo jeżeli tego nie zrobimy, nasz dom zginie. Nie będziemy mieli tlenu, czystych wód, nie będziemy mieli parków, drzew. Pomyślcie o tym. Weźcie udział w tym wyjątkowym konkursie zatytułowanym Odkryj swój pomnik przyrody. Do niedawna pracowałam w telewizji, jestem dziennikarzem, ale jak się okazuje także przyrodnikiem. Dziś pracuję w Drawieńskim Parku Narodowym. Jak wiecie, to najwyższa forma ochrony, park narodowy, i jestem z tego dumna. Wy też odnajdźcie swoje wyjątkowe drzewo, swój pomnik przyrody, nazwijcie go swoim imieniem, wpiszcie się złotymi zgłoskami w historię ochrony przyrody. Bądźcie z siebie dumni. Nie tylko nagrody czekają, ale przede wszystkim Wasza wielka satysfakcja, że przyłożyliście rękę do ochrony naszej ziemi.